Witam Państwa, cebula zimująca w gruncie. Generalnie tak, to co udało się zrobić producentowi przez ostatni czas, przyszło paru ludzi, opieliło, zostało opryskane ołinkiem, tak jak mówiliśmy, dawka pół litra na hektar. Gleba co prawda po wierzchu bardzo mocno przeschła i się roztąpiła, natomiast pod spodem jest wilgotno, cebula zaczęła już rosnąć i teraz ma spaść deszcz niedługo u nas i jeżeli spadnie deszcz, będzie wilgotna gleba, zrobi się cieplej, to polecałbym zrobić ten zabieg NutriGreenem Scripterem, czyli preparaty aminokwasowe z fosforynem potasu, żeby po prostu ta cebula ruszyła naprawdę bardzo dobrze. Natomiast tutaj widać, że cebula już dosyć dobrze rośnie, ładnie to wygląda, jest dużo ładniejsza, dużo większa niż po przezimowaniu, więc nie ma co, już tak powiem, szaleć, tak? Azotu dostała, kompleksu, hydrokompleksu dostała, czy tam Jaramila kompleks, jeżeli chodzi o nową nazwę, więc tutaj nie powinno być większego problemu. Nawożenie jeszcze chwileczkę trzeba poczekać, gdzieś jeszcze tydzień, półtora i wtedy można też rzucić niewielką dawkę właśnie czy saletry amonowej 100 kg i jaramila kompleksu też około 100 kg, żeby tą cebulę dalej zasilić, ale bardzo ważna jest ta stymulacja wzrostu, o której mówiłem i to należałoby za chwileczkę zrobić.